serdecznie. Dziękuję panu posłowi za przyjęcie naszego wystąpienia na tę konferencję. Tak jak już zostałam przedstawiona, ja mam nadzieję, że pracuję również przed panem Słodowskiej. I w naszym wystąpieniu chcielibyśmy przedstawić krótkie sprawozdanie badań, które zostały prowadzone w naszej jednostce, a które miało na celu określenie ram kompetencyjnych projektanta pedagogicznego kursu wielojęzykowego. Na dzisiejszym tutaj spotkaniu już wiele usłyszeliśmy o tym i były pokazane przykłady kursów wielojęzykowych, przykłady prac, z jakich etapów proces przygotowania takich kursów jest realizowany, jak również już na ostatnim wystąpieniu były wspomniane zakres kompetencji osób zaangażowanych w przygotowanie kursów wielojęzykowych bądź materiałów wielojęzykowych. Nasze prace właśnie miały na celu przygotowanie takich ram kompetencyjnych projektantów dydaktycznego kursów wielojęzykowych. Nasze działania były prowadzone dzięki temu, że uniwersytet był włączony i nadal pracuje w projekcie międzynarodowym, którego celem było przygotowanie materiałów dotyczących wykorzystania i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wyższej. Głównym produktem tego projektu, który trwa do końca roku, jest przygotowanie centrum z takimi zasobami. Zasoby te są adresowane do trenerów, nauczycieli, studentów, jak również i projektantów kursów e-learningowych. Główny produkt tego projektu, jak powiedziałam, to jest przygotowane centrum zasobów. To jest przykład strony centrum przygotowane w ramach tego projektu. Prace nadal jeszcze trwają, widzą Państwo ilustrację, że prace nadal trwają. Centrum jest rozbudowane, niemniej już w tej chwili jest dość pokaźna liczba zgromadzonych materiałów, z których mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane. Natomiast, tak jak wspomniałam, te baza tych materiałów jest również adresowana do projektantów kursów wielojęzykowych i właśnie Uniwersytet wraz z grupą innych partnerów zaangażowanych w przygotowanie tych materiałów opracował ramy kompetencyjne projektanta kursów wielojęzykowych. W przygotowaniu tychże kompetencji kluczowe było zdefiniowanie sobie określenie roli projektanta dydaktycznego w procesie przygotowania i tworzenia kursów e-learningowych. Tutaj odwołam się jeszcze raz dzisiaj, już na tym naszym spotkaniu było dość sporo na ten temat powiedziane o tym, jak wiele pracy jest wymagane przy przygotowaniu takich materiałów, jak często duży zespół musi być zaangażowany w przygotowanie, najpierw zaplanowanie tychże materiałów, na przykład w postaci scenariusza, następnie wyprodukowanie produktu końcowego. I tak właśnie projektant kursów e-learningowych, często terminologia jest tych czynności wykonywanych przez tą osobę jest różna. Ja spotkałam się z naszego doświadczenia Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, był to określany metodyka pewnego nauczania, ponieważ ta osoba jest jakby pomiędzy nauczycielem, a ogólnie mówiąc dostawcą multimedium. Z jednej strony taki projektant musi posiadać pewne kompetencje projektowania dydaktycznego, z drugiej strony zaś musi mieć kompetencje w zakresie projektowania multimedialnego kursu czy innych materiałów multimedialnych wykorzystywanych w kursach e-learningowych. A więc dla takiej osoby pokusiliśmy się o stworzenie ram kompetencyjnych. Jak przyjdziemy do tego podejść?
znajdujących się zagubionych w tym wydatniku. Chcieliśmy stworzyć taką mapę, plan, dzięki któremu można się łatwiej w tych zagadnieniach wydatników, zwłaszcza projektowania kursów wydatnikowych, poruszać. Nasz pomysł podejścia do tego zagadnienia był następujący. Otóż osoba, projektant kursów wydatnikowych, musi posiadać pewną wiedzę, umiejętności, aby móc wykonać określone zadanie stawiane przed nim. Zadanie, które pojawia się na danym etapie projektu wydatnikowego. Dzisiaj też już był przedstawiony, że proces przygotowania kursu multimedialnego to dość złożone przedsięwzięcie składające się z wielu faz. Także taka osoba również jest zaangażowana w różnych momentach realizacji takiego projektu. Kluczową kwestią w tym, aby spróbować zdefiniować te kompetencje projektanta kursu wielolinkowego, przede wszystkim należało zdefiniować, w którym miejscu ten projektant się znajduje, czyli kontekst działań tejże osoby. My podeszliśmy w ten sposób, że najpierw określiliśmy typy projektów e-learningowych, w których są realizowane różne projekty, produkty, jak również następnie wyszczególniliśmy fazy realizacji takiego projektu, a następnie w tych fazach zdefiniowaliśmy konkretne zadania tej osoby, a następnie do tych zadań zdefiniowaliśmy kompetencje, które są wymagane, aby to dane zadanie wykonać. I w ten sposób to jest właśnie mapa naszych działań, które doprowadziły nas do zdefiniowania ram kompetencyjnych w ramach kursów e-learningowych. Aby zdefiniować typy projektów, wzięliśmy pod uwagę następujące aspekty. Sektor odbiorcy, czyli dla kogo jest produkowany dany produkt, proces produkcyjny, w jaki sposób jest zorganizowany, jak duży jest udział technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również jaki udział jest materiałów multimedialnych przygotowanych, bo materiały też w różnym stopniu mogą być w takim projekcie przygotowywane. Po tej analizie otrzymaliśmy dość dużo zdefiniowanych możliwych typów projektów. To drzewo, widzą Państwo, że troszkę nam się rozrosło. Aby móc dalej działać, poszukać, raczej zidentyfikować miejsca, w których projektant jest zaangażowany, musieliśmy w pewien sposób sobie zawęzić działanie. Zrobiliśmy to w ten sposób, że wybraliśmy spośród tego drzewa kilka typów projektów, które zostały poddane dalszej analizie. Wybór projektów był związany z aktywnością osób działających w tym realizowanym naszym projekcie, które miały doświadczenia w realizacji tego typu projektów. Po analizie tychże wybranych czterech projektów w ramach prowadzonych prac, które przebiegały, został nakreślony jakby ogólny model projektu wielolinkowego z wyszczególnionymi fazami. Wyszło nam 6 faz. Pierwsza faza organizacyjna, analiz, przygotowania scenariusza pedagogicznego, przygotowania scenariusza multimediów na CD-romach udostępnianych często bądź na platformach danego nauczania. Następną fazą było zintegrowania materiałów na platformie e-learningowych, jak również rewizja. W ramach analiz tych faz zidentyfikowaliśmy właśnie na
których projektant dydaktyczny przejawia albo ma zdefiniowaną swoją jakąś aktywność, a następnie zdefiniowaliśmy kompetencje, które są wymagane do wykonania konkretnego zadania. Naszym celem nie było tylko i wyłącznie zdefiniowanie kompetencji samych, lecz również pokusiliśmy się o wskazanie pewnych, nazwaliśmy to wskazówek, czyli takich krótkich wytycznych, jak realizować dane zadanie. Oprócz tego zostały jeszcze dołączone, tak jak Państwo tutaj widzą, do każdej kompetencji wskazówki jeszcze dodatkowo zasoby dostępne w internecie, które bardziej szczegółowo analizują dany problem bądź pokazują przykład konkretnego rozwiązania. Podczas analizy już tych kompetencji wybranych z tych poszczególnych faz, wyszło nam, że te kompetencje możemy w pewien sposób wprowadzić pewną kategoryzację w celu jeszcze dokładniejszego zilustrowania natury działań, w jakie jest związany projektant kursów e-learningowych. Zaraz Państwo się przekonają, dlaczego zaczęliśmy po kategoryzowaniu i ze strony faz projektu i kategorii kompetencji. Podsumowując, przedstawiliśmy następujące kategorie kompetencji w zakresie komunikacji w ramach projektu, projektowania dydaktycznego, projektowania multimediów, uwarunkowań ogólnie technologicznych, jak również i kwestii zarządzania projektem e-learningowym jako całości, ponieważ również częściowo również projektant może być i w te kwestie zaangażowany. To jest oczywiście tak jak ten projekt, model projektu przyjęty, różne miejsca, różne fazy, różne kompetencje są bardziej wyznaczone. To zależy już od realizacji konkretnych działań, konkretnego projektu. Nasz wynik to właśnie zbiór, po pierwsze, to przede wszystkim określonych zestaw kompetencji. W tej chwili prace nadal jeszcze trwają nad tym projektem. Mamy określonych około 50 kompetencji osoby projektującej kursy e-learningowe. Do tych kompetencji mamy napisanych wprost i zaprezentowanych około 110 wskazówek, jak również mamy znalezione, zdefiniowane dodatkowe zasoby ilustrujące, jak wcześniej powiedziałam, rozwiązania konkretnych przykładów i zadań. Te materiały zaprezentowaliśmy w formie, my nazwaliśmy to wirtualnego przewodnika dla projektantów szkoleń e-learningowych, ten przewodnik jest dostępny już obecnie na stronie internetowej www.elenek.designer.ilab.pl, jak również ten materiał jest już zasobem tegoż centrum zasobów, o którym powiedziałam na początku, a który jest głównym produktem projektu, w którym bierzemy udział. Ja w tej chwili Państwu pokażę, jak wygląda ten wirtualny przewodnik. Jest to strona w ten sposób zaprojektowana, że z jednej strony mamy pokategoryzowane kompetencje w te kategorie, które Państwu przedstawiłam, i wybór danej kompetencji możemy rozpocząć od wyboru danej kategorii kompetencji bądź wyboru miejsca realizacji danego projektu e-learningowego. Następnie po wyborze danej kategorii przechodzimy do zestawu kompetencji zdefiniowanych i przypisanych do tej kategorii,
a następnie po wyborze konkretnej już kompetencji przechodzimy do tych właśnie materiałów kierowanych, dedykowanych w postaci, dla projektanta w postaci tych wskazówek krótkich, jak również zdefiniowanych i zidentyfikowanych zasobów internetowych. Ten materiał jest już dostępny, prace nadal nad nim trwają. W chwili obecnej ten materiał jest poddawany ewaluacji wewnętrznej w ramach projektu. Niemniej już teraz zachęcamy wszystkich do odwiedzania tego miejsca i mamy nadzieję, że ten materiał będzie interesującym zasobem dla osób, które chciałyby się zorientować w zagadnieniach projektowania.